A teraz nie lada wyzwanie dla młodych filmowców, przyszłych aktorów i twórców animacji. Ruszył nabór zgłoszeń do 8. edycji konkursu Patria Nostra. Organizatorzy zachęcają młodzież, także polonijną, do tworzenia filmów na temat znanej postaci lub wydarzenia historycznego. Celem tego konkursu jest budowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. "60 sekund, tyle powinny trwać prace zgłoszone do konkursu Patria Nostra. Forma jest dowolna, liczy się kreatywność, zaangażowanie i inwencja twórcza w zaprezentowaniu faktów historycznych." Animacje mogą mieć formę każdą. Komputerowa grafika, rysunkowa grafika, każda, która zainspiruje młodzież, a filmy to są takie aktorskie filmy. Witaj! Udział w konkursie mogą wziąć drużyny uczniów w wieku od 12 do 19 lat, zgłoszone przez szkołę lub parafię czy inną instytucję. "Budujemy patriotyzm w najmłodszym pokoleniu Polaków. Pokazujemy polską historię, co jest inwestycją w młode pokolenia i zaprocentuje budowanie wspólnoty narodowej w przyszłości." Na nagrody mogą liczyć nie tylko zwycięzcy. "Specyfiką konkursu Patria Nostra jest nagradzanie wszystkich jego uczestników, nawet tych, którzy zajęli miejsce ostatnie. Przygotowują olbrzymią liczbę nagród. To są torby wypełnione książkami." Filmy konkursowe należy wysłać za pomocą strony internetowej www.konkurspatrianostra.pl. Nabór wniosków zakończy się 30 kwietnia.